Iron Fist Team prezentuje. Przed nami zawodnicy, którzy już za chwilę pojawią się w ringu. A przed nami kolejna walka w formule Muay Thai. Michele Germele, Thai Box Torino. Narożnik czerwony, Michel Germel, zawodnik Thai Box Torino, również z Włoch. Dla odmiany z nim będzie walczył mój kolega klubowy, Paweł Jędrzejczyk z Panczera Wrocław. Kolejny Włoch zmierza do ringu, widać, że jednak Włosi przyjechali, wystawili dosyć sporą, jednak mocną ekipę. Jest to taki nieoficjalny mecz Polska-Włochy. Tu organizatorzy zakontraktowali wszystkie walki, oprócz tej walki kobiet z zawodnikami ze słonecznej Italii. No i w ringu już mamy Michel Germel, zawodnik wysoki, z tego co zauważyłem. No i od razu w oczy rzuca się dosyć dobre przygotowanie fizyczne, długie nogi, co myślę pozwoli mu zdawać dosyć wysokie, efektowne kopnięcia. Ani grama tłuszczu na zawodniku z Włoch, świetnie przygotowany, widać kondycyjnie. 12 stoczonych walk, 4 porażki, 8 wygranych. O 3 minuty jego rywalem jest Paweł Jędrzejczyk, Puncher Wrocław. A do ringu wchodzi Paweł Jędrzejczyk. Muszę to powiedzieć, że sercem jestem za nim. Jest to mój klubowy kolega, razem trenujemy. Razem jeździmy do Tajlandii, gdzie Paweł był już wielokrotnie. Walczył na stadionach i w Chałęgu, i w Koh Samui, gdzie posyłał swoich tajskich rywali na deski. Ostatnim razem wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie. Jest dwukrotnym mistrzem świata Federacji WKN zawodowców. Przegrał na zawodowym ringu tylko raz. Zdarza się, jak do tej pory, na 12 toczonych walk. Dużo, jest bardzo silnym zawodnikiem, wytrzymałym, kondycyjnym. Nie daje swojemu rywalowi ani chwili przerwy i ma naprawdę bardzo silny cios lewy sierpowy. Ta lewa ręka jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. A w jego narożniku trener Janusz Janowski, który jest również trenerem reprezentacji Polski w Muay Thai. Legermele kontra Paweł Jędrzejczyk. W narożniku zawodnika z Włoch trener Carlo Vermuto oraz znany zawodnik wagi lekkiej Patrick Carta, który przez wiele, wiele, wiele lat wydzierżył prym Federacji WKN w Mistrzostwie Świata tej federacji. Dzierżył ten pas. Także ma od kogo słuchać rad zawodnik z Włoch. I zaczynamy. Pierwsza runda. I już. Teraz Jędrzejczyk. Rozpoczyna agresywnie, spycha przeciwnika do narożnika. Tak, to jest jego styl. Paweł idzie od razu na całość, nie szachuje. Oj, mówiłem bardzo o tym lewym sierpowym. Od razu. Myślę, że Włoch poczuł to, jest zamroczony, ale Paweł się nie spieszy. Wie, że to są 3 rundy. To jest niezwykle doświadczony zawodnik. On ma w sumie stoczonych walk przeszło 60. Również z amatorskimi, jak i z zawodowymi. Widać, że w każdy cios wkłada maksymalnie dużo siły i co by nie powiedzieć, na razie te ciosy zrobiły na Włochu wrażenie. Tak, Włoch jakby trochę się pogubił, jest mocno zepchnięty do obrony, teraz dobry blok i clinch. Sędzia szybko przerywa i słusznie wznowienie na środku. Bardzo ładne sportowe zachowanie. Jest to widowisko sportowe, tu nie ma nienawiści, nie ma żadnej goryczy, jest to sport, szanujemy się za to, że wychodzimy do ringu i walczymy, dajemy dobry show ludziom, którzy przyszli to oglądać i zapłacili za bilet. Leży Paweł Jędrzejczyk, stara się mocno rozbić przeciwnika. Tak, świetny low kick, moc poczuł to Włoch, drugi już przepuścił, zagubiony wzrok patrzy na narożnik.
widać, że Paweł Jędrzejczyk jest agresywniejszy, bardzo mocny low kick, widać, że Włoch odczuł. Ja dodam, że jest to kategoria 81 kg i na tą kategorię, na tą wagę Paweł dysponuje przeogromną siłą. Jest to, co go wyróżnia. Nie jest wirtuozem technicznym, nigdy nie był naturalnym talentem. Wszystko, co ma, ma dzięki ciężkiej pracy i podchodzi do treningu bardzo, bardzo poważnie. Kolejne bardzo mocne kopnięcie, widać, że bardzo jednak... szybko w punkt. To cechuje zawodowca, że nie rzuca bezmyślnych uderzeń, tylko wszystko ma swój cel i ten cel osiąga. Widać, że Jędrzejczyk chce na tą walkę pójść na wyniszczenie. Widać, że nie chce, nie szuka punktów. Właśnie, chce mocno rozbić. Widzimy, że przednia noga Włocha jest już dosyć mocno rozbita. Jędrzejczyk czuje to, czuje i będzie szukał. Poczuł krew, jak rekin ruszył do przodu. Wie, że tam boli, jest już lekkie zaczerwienienie, ale musi uważać. I kolejny mocny loki. Widzimy, że od wewnętrznej strony prawej nogi też pojawił się siniak. Myślę, że też jakikolwiek low kick teraz by nie wszedł, Włoch na pewno mocno go odczuje. Próba high kicka i koniec świetnej pierwszej rundy. Grymas bólu Włocha na twarzy. Bardzo dobrze zaczął Paweł. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że pierwsza runda na korzyść Pawła Jędrzejczyka. Tak, jest agresywniejszy i mamy kilka powtórnych akcji tutaj. Świetna atmosfera w szczecińskiej hali, wypełniona po brzegi. Widać, że Paweł nie jest tak naprawdę nawet zmęczony po tej walce. Spokojnie oddycha, rozmawia z sekundantami. Tak, spokojnie, pełna koncentracja. Trenera, tak. Ciężko się przygotowywał Paweł do tego pojedynku. Trenował m.in. z Tomkiem Makowskim w Holandii w Miles Gym razem z Arturem Kiszenko. No to nazwisko mówi samo ze siebie, jest to finalista Kaiden Max. Paweł m.in. z nim sparował oraz z Melvinem Menhoffem. No, spędził tam 2 tygodnie, widać po nim, że jest świetnie przygotowany. I druga runda przed nami. I kolejny mocny cios. Świetny prawy krzyżowy, doszedł, zahaczył ucho, zahaczył błędnik Włocha. Włoch jak gdyby troszeczkę obudził się, ale kilka mocnych ciosów na korpus. Widzę, że Włoch postawił wszystko na jedną kartę, ruszył do przodu, ale został potężnie skarcony przez Pawła. Świetne kombinacje, nieco ostudziły zapach włoskiego przeciwnika. Bardzo ładny lewy prosty, widać, że te ciosy są celowane, wyprowadzane bardzo precyzyjnie. I tak jak wspomniałeś, jest to potworna siła, widać jak garda Włocha za każdym razem odskakuje po takim ciosie. I kolejny low kick. Tak, ta noga jest już mocno obita, Paweł będzie szukał lewą ręką z wodu, będzie próbował tą lewą ręką dojść głowy i kończyć akcję prawym low kickiem. Wielkie serce Włocha do walki, niesamowite. Jednak ciągle idzie do przodu, szuka, chce nawiązać ten pojedynek. Tak, jestem pod wrażeniem organizatorów, jeszcze raz pragnę im tutaj pogratulować. Sprowadzili świetną ekipę, postawili wysoko poprzeczkę dla przeciwników z Polski. Każdy tutaj nie przyjechał po wypłatę, naprawdę wkładają serce do walki. I po raz kolejny próba tego lewego sierpowego. Nie są naprawdę tak jak gdyby bardzo, szukał bardzo tego mocne. Nokautu przez cały czas. Tak jak gdyby punkty nie bardzo go interesowały. Bardzo ładna kombinacja bokserska. Jest to zawodnik typowo walczący siłowo, szukający, żeby właśnie wygrać przed czasem. Jest to jego styl. O, piękne, teraz próbował łokciem. Mimo, że to nie doszło, ale to zawsze rozbija ręce przeciwnika i daje dobre przygotowanie do akcji bokserskiej. Próba wysokiego bardzo ładne pocięcie. Tak, bardzo ładna, przemyślana akcja. Zobaczył, że Włoch podnosi wykroczoną nogę do bloku. To na pewno uderzył. Deprymuje. Tak, o, piękny high kick. Piękny high kick w wykonaniu Pawła.
W jednej widzę, że Paweł pracował nad kopnięciami. Jego mocną stroną jest boks i clinch, ale tutaj widzę, że kopnięcia, ten trening w Holandii dał mu bardzo wiele. Kopie luźniej, ze swobodą i kompletnie dominuje swojego rywala. Wraca się bok plecami. Takie coś w oczach sędziów jest odnotowywane jako, że on nie chce walczyć, że nie chce walczyć, jest przełamany. No niestety w tym momencie ten pojedynek troszkę nam się przerodził w teatr jednego aktora. Jędrzejczyk szuka tutaj ciosów łokciami. Włoch widać nie chce. Piękny high-kick, nie pracuje Włoch. Myślę, że sędzia powinien tu być bardzo czujny i jeśli będzie zdarzy się okazja przerwać walkę przed czasem, bo jest to naprawdę kompletna dominacja. O chwilę taki trochę szumeństwa ze strony Pawła. Mamy tutaj na pewno wziąć pod uwagę to, że jest to wydarzenie nie tylko sportowe, ale i widowiskowe. Widzimy, zamachał nam tu ręką. Widzimy teraz powtórkę najciekawszych akcji tej rundy. Widać jednak, że bardzo ładne podcięcie. O, świetnie w tempo wszedł Paweł. Wiedział dokładnie, jest tu ćwiczone wielokrotnie. Wiedział, że to nie było przypadkowe. Wiedział, że tam po prostu powinien posłać to prawe kopnięcie niskie, tak zwany low kick. Ale oddać trzeba Włochowi jednak hard ducha i wola walki. Jednak w jego oczach widać, że ciężko będzie mu się podnieść po tych dwóch naprawdę ciężkich rundach. Cofa się, ucieka, ale jednak szuka tego ciosu, szuka możliwości, żeby nawiązać ten pojedynek, spróbować to jakoś rozwiązać na swoją korzyść. Próbuje, cały czas próbuje, no niestety nie ma recepty na mocno bijącego Pawła Jędrzejczyka z Wrocławia. Bardzo niebezpieczne zachowanie, opuszcza ręce, podnosi brodę do góry, oby nie zakończył się to ciężkim knockoutem. Próbuje się odgryzać, próbuje, ale widać jednak, nawet porównując wielkość ramion, że jednak Paweł Jędrzejczyk no dysponuje jednak. Dysponuje naprawdę na tą kategorię ogromną siłą. Bardzo mocny cios. Świetny i mamy pierwszy licz. I sędzia przerywa. Przerywa, bardzo słusznie, świetna akcja. Liczenie, mamy liczenie, zamroczony, Włoch nic nie widzi, doszło oko tam, musiał. Czy będzie chciał walczyć? Kiwa głową, że nie i to jest koniec walki. Brawa, wielkie brawa, Paweł! Świetnie, bardzo dobrze. Bardzo ładny cios, proste kopnięcie na głowę. Tak, Paweł dziękuję publiczności, a ona dziękuję mu. Gratulacje, Paweł, stąd cię pozdrawiam. To jest mój klubowy kolega, aż cały się spociłem, tak to przeżywałem. Myślę, że... Trzeba przyznać, jeden z ładniejszych pojedynków tego wieczoru. Świetna walka, bardzo widowiskowa. Chciałbym się powiedzieć, prawie tak dobra jak walka kobiet. Tak, naprawdę bardzo widowiskowa. Nie było szachowania, była pełna walka. Zero tak zwanego czajenia się. Ruszył od razu na swojego rywala. Jak rekin poczuł krew i dążył do końca, do samego końca, by wygrać walkę przed czasem. Takie rzeczy muszą się podobać. Świetna walka. No myślę, że Włoch może mieć jutro spore problemy z wejściem po schodach. No, walka zawodowa ma to do siebie, że walczy się bez ochraniaczy. Tak naprawdę, gdy nie blokujesz tego kopnięcia, sam jestem zawodnikiem. Wiem jak to jest. Wystarczą trzy tak naprawdę mocne low kicki i czujesz się w walce trudy chodzenia. I tak oto Paweł Jędrzejczyk poprawia swój rekord, aktualnie jego rekord wygląda. Bardzo tak? Ładne sportowe zachowanie, naprawdę pokazuje klasę rywala. Zwycięzca walki numer 7. I zawodowy mistrz Polski na międzynarodowy wędruje na biodra Pawła Federacji WPMF Muay Thai. Teraz oczywiście chwila dla fotoreporterów. Paweł Jędrzejczyk to zwycięzca walki numer 7. Paweł Jędrzejczyk, Puncher Wrocław, dziękujemy bardzo. Kolejna walka, my na tyle...